Marysia i ja. Dzisiaj będziemy otwierać lalkę weterynarz. Narodziny piesków. O, to może być bardzo ekscytujące. Właśnie. I lecznica. Ojoj, to jest to wielkie pudło. Ile tam znowu będzie rzeczy do odkrycia. Dzisiaj wam powiemy, kto też wygrał te zestawy. Wybraliśmy tylko 3 osoby. No, komentarzy pisaliście dużo. I wybraliśmy tylko 3 osoby. No to czekajcie w filmiku, zaraz się dowiecie. Wiecie, a my teraz rozpakowujemy naszą lecznicę, lalkę i narodziny piesków. To zaczynamy! Otworzymy na początku lalkę. To jest chyba pani doktor. Ej, a tam z tyłu są jeszcze więcej, dobra. Patrzcie. Takie z tyłu. No, różne opcje. Patrzcie. Ale ma ładne włosy. I ma jeszcze pieska. No, bo to jest pani weterynarz, prawda? No. Pani doktor od zwierzątek. Otwieramy. O, jabłko. Ten strój. Buty. Tu już wyciągnęłam pieska. No ale słodziak. Super. A napiszcie w komentarzach, bo nie wiem jak nazwać tą lalkę, no to wy napiszcie w komentarzach, jak mam nazwać tą lalkę. Tak się prezentuje nasza laleczka. Taka jest. Patrzcie, ma białe buciki. Takie. No, bardzo ładne. I to jest suknia. Sukienka. No i pani doktor może usiąść sobie, prawda? Właśnie. Aha, i jeszcze tam taką ma na wutę. To jest chyba, nie, no... No fartuch lekarski. No fartuch. Tak, i słuchawki. I nasza lalka tak może ruszać. Aha, ma taką rączkę z kierą. Fajna jest. No to ona i na przykład, by pieska coś, no to może też słuchawkami pipi. No tak, musi posłuchać. To jest pani weterynarz, a kolejny zestaw to są narodziny piesków. Ojej, to coś będzie chyba fantastycznego. Jak się piesku? Patrzcie, tak wygląda. Wow, czyli mamusia i jej dzieci. Właśnie. Pieski. Szczeniaczki mamy. Szczeniaczki. To otwieramy. No co, otwieramy. No to ciak. Gdzie to już? Ulala. Patrzcie, to jest jeszcze taka buteleczka i taki ręczniczek. Chyba do karmienia, co? A tu są chyba do karmienia? Nie, tu jest chyba szampon i ręczniczek. Aha, no do pielęgnacji tych szczeniaczków. Patrzcie, to jest kojec. No taki niebieściutki. Żeby pieski sobie mogły spać w nim. Spać, no i to już mama. No tak, no to wyciągamy. Będziecie mieli ciepłą wodę, bo te teraz pieski mają otwarte oczy. No to jak będzie ciepła woda, to zamkną oczki. Ojej. A jak będzie zimno, to otworzą. No to musimy to wypróbować. No to... O, ręczniczek. No, no to właśnie chyba tym ręczniczkiem trzeba te oczy wycierać, tak? No właśnie, no to sobie go po... Ręcznik, co tam jeszcze? Buteleczka. Ręczniczne, tak jest. Patrzcie, łapka. A co to? Oj, to chyba taka ręcznia. Patrz, taka łapka. To jest chyba takie, gdzie się je do karmienia piesków. No i patrzcie, tu jest. No, psiakowa mama. Bo jak tu damy, to patrz. A, jak tu muszę łapkami, to się brzuszek otwiera. No, tak będę. No i chyba tam się schowają te szczeniaczki. No, jeszcze mamy tą... Kojec. Kojec, taki niebieski. Śliczny. Ale zestaw. I szczeniaczki. Patrzcie, tu jest biały. Ile ich jest? Do wanienki. Mm-hmm. A może to jest dwanienka? Może. No i raz brązowy. Hip. Aha, dwa i trzy. Ale ładne, ten jest taki kartelowy. No i Barbie. No i Barbie. Wow, a ta Barbie, patrzcie. Co? Ona nawet tak może. Co? Zgina jej się... O nie, nogi w kolanach. No. Ale fajnie. Ma jeszcze taką ładną opaskę chyba. No, opaskę ma, fajne, ma szorty i miseczkę. No właśnie. No super, zginają jej się nogi w kolanach. No to sprawdzimy, jak to się robi. To
To jak to trzeba? To trzeba wziąć pieski. Tak, najpierw je trzeba powkładać do środka. Na początku, patrzcie! Serduszko! Oj, ale słodziak. Raz? Raz. A tu masz serduszko. Więc. Dwa. I. Trzy. Uwaga na koniec. No i uwaga. No. Ojej! Szczeniaczki się pojawiły. Właśnie. No fajnie, brawo. Fajne. O, mamusia musi się teraz nimi opiekować. Przyszedł czas na lecznicę z... dla zwierzątek. Ale śliczna. No i tam jest na obrazku... Patrzcie, nawet chomiczek, kotek, piesek, no chomiczek. Czyli jeszcze więcej zwierząt. I jeszcze tam... kotek, piesek i kotek. No, a tu widzę panią doktor stoi i nasza Barbie przychodzi chyba do pani doktor. Właśnie. No to wyciągamy. Otwieramy. Wow. Co tam znowu wyjedzie? Gdzie? Co to jest? To trzeba chyba ich. To już. O! Wyskoczyły zwierzaczki. Co to będzie w tej lecznicy? No to patrzcie! O! Patrzcie! Ojej. Nawet są naklejki. A to jest taki jakby domek cały. Patrzcie, to jest taki domek. Zaraz jeszcze zwierzaczki tam. To patrzcie, wyciągamy. Ojoj, pokaż zwierzaczki. To jest kotek. No, to tu następny jest. Piesek chyba. Co on trzyma? Gips. Ojoj, tu mam nóżkę. Och. Piesek biedny. Kotek. Znowu kociaczek biały. Ej, to masz, to jest mama i dziecko. Albo brat i siostra. Wow. No i co tu ma? Chomiczek. Patrzcie, chomiczek. O, to jest chomiczek. Jej, faktycznie, ale słodki. Wow. I to? Dobra, to odstawię teraz. Daję to tu. Aha, bo tu są jeszcze naklejki jakieś na lecznicę. Patrzcie, tu sobie jeszcze ustawimy. Tak, wszystkie zwierzątka razem. Ale ten chomiczek słodki. Właśnie tak. A co ta lecznica? Jak to teraz działa? Ojej! Coś tam jest. No, o! Raz! Ale to jest duże. Raz! No właśnie takie duże. Patrzcie. Ach, bo to są drzwi. Uwaga, wchodzimy do lecznicy. Gdzie? Co tam jest? Właśnie co teraz. Ojej, oj, co? No mówię ci, to są super drzwi. Zamykać je teraz. O, akcesoria! Oj, akcesoria. I nawet z kolejne słuchawki. Ojoj, no tak, musi być w zapasie pani doktor przygotowana. I? No, no. I otwieram. Wow! Ale słuchaj. No niemożliwe. Jakie to jest wielkie. No, powiem ci prawdziwy zestaw. Patrzcie! O nie, zdjęcie rentgenowskie. Super! No, i patrzcie jeszcze. Logo! Co to jest, jakieś zwierzątko? Wow, a tu jest chyba prysznic. No tak, można umyć zwierzątko. Tutaj chyba się bada. Hej, a co to tu jest? To zielone? To takie zielone? Patrzcie. Aha. Tu piesek też może czekać. Na przykład tu może na przykład tak chodzić, a tu je patrzcie, będzie się... To no. Będzie chyba taka... Jak to się mówi na chyba takie? Chyba lampa taka. To nie jest lampa, to jest taka... Jak to się taki kręci jak do małych dzieci. Aha, może jakaś... Kołysanka chyba taka. Właśnie, i tam można zawieźć różne zabawki. Ojej, i w szufladzie to może tam schowa sobie słuchawki, pani doktor. Ej, a tu jest chyba, tu chyba mogą sobie pieski chodzić. Na pewno. Tu mamy naklejki, pokażę wam. No tak, bo trzeba to wszystko ponaklejać. Tak wygląda. Oj,
jakieś kwiatuszki, zwierzaczki. I nawet logo Barbie. I nawet fartuch pani doktor. Wow. No tak, bo to będzie chyba i miejsce, gdzie się... I jeszcze... Ale tam jest więcej. O, bardzo dużo to tam jest. No i jeszcze mamy takie coś, takie naklejki. No tak, tu jest chyba cały zestaw do kąpieli. Do... Tak. Do robienia pielęgnacji. Palety, pielęgnacji, sierści, czesania, suszenia. I instrukcja. Ojoj. No i instrukcja, gdzie przykleić, jaką naklejeczkę chyba. No i gdzie co położyć. To jeszcze otworzymy sobie akcesoria. Wow. Wow. Jakiś fotel do badania chyba tam. Patrzcie, słuchawki. A to są różowe. Te są czarne, a to na przykład do tej Barbie. No, ta nie wiem, czy ona będzie umiała leczyć. No, na przykład jak ktoś będzie się chciał umówić z swojego zwierzaka, to ona na przykład też może być. No tak, pewnie. Krzesełko! To jest taki model. Patrzcie. Krzesełeczko. No, takie do badań, może ktoś sobie poczekać, usiąść. Wow, waga! Ooo, no tak, trzeba zmienić. I nawet logo. Zważyć pupilka. To chyba to będzie, chyba się mi wydaje, no, zaraz sobie to ustawiamy. Tak. Bardzo dobrze. O, to tu. Mhm. Tak? O, tak, daj tam. O, miseczko! Ale śliczne. To jest taka dla dziewczynek. No tak, jakby jakieś zwierzątko chyba zgłodniało. No to na przykład. Co tam jeszcze jest ciekawego? Patrzcie, ręczniczek. No ręczniczek musi być. Na przykład, żeby... Taki. To jest kocyk, kocoręczniko. Może. Co i jeszcze mamy? Szampon, wełna, taka wełna do kotka. Żeby się bawił. No właśnie, kotki lubią zabawy. No. Takim kłębuszkiem. Właśnie, a co to jest ciekawe? Ojej. To może wiesz, to jest smycz, ja chyba myślę. Aha, smycz! No widzisz, ale odkrycie. Na przykład, a to co? Tu chyba kotek będzie siedział. A! O-o. To jest chyba tu, do recepcji. No tak, komputerek. Tak, komputerek. Rejestracja pacjentów. Rejestracja pacjentów. No, wow. O, ale drobnostki tam. Jeszcze tam jest szczoteczka. No, do czesania. I wiecie, co teraz tak mi wpadło do głowy? No. Że na przykład pani doktor może wyjść z pieskiem tu, na smyczy. Może, albo wyjść na spacer nawet. No. Wow. Ale myślę, że nie będzie miała czasu. Ulala. Jeszcze mamy tutaj kość do pieska. Ale słodka. Co to jest? Nie wiem. Aha, wiem! To chyba będzie jakiś lek, bo to jest taki krzyżyk? No jest taki. No to będzie jakieś lekarstwo chyba. Wow. Tutaj miseczka znowu. Miseczka kolejna. Tak, na wodę albo jedzonko. Albo na wodę, albo na jedzenie, albo to i to. Właśnie. Na przykład na początku może się najeść, a potem napić się. I no, butelka. Racja. Butelka. A wiecie, ja już naprawdę. To jest chyba tu. Tak się to wiesza. No, później sobie A, bo właśnie to jest dla zabawy, dla maluszków. Tik, 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 tik. No to składamy. Nasza lecznica już jest gotowa. Naprawdę prezentuje się super. Super. No świetnie. No to czas na zabawę! Zanim zabawa to rozstrzygnięcie konkursu, wybraliśmy tylko 3 osoby, które wygrały super zestawy. Zestawy. Delfiny. I z magicznej wyspy! Trzecie miejsce zajęła Dorota Golasewska i wygrała taki zestaw z delfinkiem i z Barbie z pieskiem nawet, który pluje. Piesek serwuje, a delfinek ładnie rusza ogonkiem. Właśnie. I nawet to słychać. To słychać. Gratulacje! Gratulacje! Brawo! Drugie miejsce zajęła Emilia Ziomek. To wygrałaś taką syrenkę, która zmienia. Tak, i ogon zmienia się w piękną sukienkę. Brawo, gratulacje! Brawo, gratulacje! Pierwsze miejsce, Anna Marzec, gratulacje! Brawo! I wygrałaś ten zestaw. Z rafą koralową. Kolarową. Kolarową. I delfinki. I nawet ukryta musza. I ukryta. I skrzynia ze skarbami. Super zabawa! Super!
gratulujemy i kto nie wygrał, to jeszcze będzie dużo konkursów na naszym kanale. I dziękujemy za super komentarze, bo ich bardzo dużo. Dziękujemy. A teraz czas na zabawę. Jesteśmy teraz lecznicy na zwierząt. No właśnie, pani doktor, czy jest nowy pacjent? Tak. To proszę do mnie, ja go muszę zarejestrować. Tu mam komputer, muszę wpisać, jak się nazywa. Oj, witaj piesku. Ale jesteś duży. No tak, no wielki. Proszę, zapiszę cię. Chyba będą tu jakieś małe dziedziusie. Pieskowe szczeniaczki, pani doktor. Co? No zaraz będziemy mieć tutaj nowe szczeniaczki. Aha. Trzeba przygotować miejsce dla pacjenta. To chodź piesku, chodź tutaj, musisz sobie usiąść. Poczekamy, ja tylko wpiszę naszego pacjenta. Ona nazywa się Bella. A, proszę. Tak, pani doktor, to chyba już się zaczęło. Dobrze, to piesku poczekaj chwilę. Ja już przygotuję dla nowych szczeniaczków, koniec. No to gdzie te szczeniaczki ciekawe? No, tu czeka Bella, ich mamusia, zaraz będą na świecie. Pani doktor musi jej pomóc. Proszę je na koniec przełożyć. Dobrze, a pani zbada, czy są zdrowe. Okej. A potem je nakarmi nasza Bella. Właśnie. No, dobrze, to już się zabieram do pracy. Teraz te pieski muszą iść spać. Tak, Bella, ich mamusia sobie odpocznie. Pani doktor, musimy teraz zbadać te szczeniaczki. Dobrze. Do którego pierwszego? Może ten biały. Zważymy go najpierw. Proszę mi podać, ja wpiszę do komputera. Zaraz powiem. Waży 0,5 kg. Dobrze, już wpisuję do komputera. Będziemy go mieć w bazie danych. To teraz kolejny szczeniaczek. To ty sobie pójdź. Ty tak. Odpocznij. Weźmiemy brązowego. To będzie może jakiś czekoladkowy. No, ile? Też 0,5 kg. Oj, wszystkie chyba będą tak samo ważyły. Wpisuję już do komputera. Teraz ty odpoczywaj. I teraz ten taki trochę ciemny. Ten waży 600 gram. O, jest troszeczkę cięższy. Oho, ho. No, 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 to będzie jakiś łakomczuszek. A my nakarmiłyśmy pieski, a teraz przemyjemy im oczka. No i właśnie. Dobrze, to ja już idę po wodę, pani doktor. Okej. No to teraz musimy je okąpać, pani doktor, żeby mogły sobie odpoczywać. Dobrze. Pierwszy piesek to będzie ten. Pluk. O, świetnie. Drugi. Teraz wycieramy go na ręczniczku. O! Niech je pani położy na ręczniczki, będą sobie wysychały. Mają mokrą sierść teraz. Trzeba je wysuszyć. Teraz kolejny, ten biały. Widać, że im się podoba to pluskanie, pani doktor. No. Ostatni przed nami. Ostatni to jest taki... Czekoladkowy. Czekoladkowy. Dobrze, wszystkie zapisane, wszystkie okąpane. Czas teraz na drzemkę. Pani doktora, czy one będą coś jadły jeszcze? No nie, bo już zamknęły oczka. Jak to? Rzeczywiście już śpią, pani doktor. Jak przemyjemy ciepłą wodą oczka piesków, to pójdą spać. A jak zimną, to będą miały otwarte. Wow, to rzeczywiście fajna sztuczka. A teraz, pani doktor, musimy zająć się nowym pacjentem. No. Czeka na nas kotek, musimy prześwietlić go. Zrobimy mu zdjęcie rentgenowskie. Aha, tak. Pani doktor, proszę zrobić zdjęcie. Zobaczymy. Ojojoj, co ten kotek zjadł? Rybkę pyszną. Pewnie chyba go boli brzuszek. Tak, musimy mu pomóc, pani doktor. Proszę podać leki. Proszę. Nie bój się, kotku, wszystko będzie w porządku. Pani doktor, ale nasz chomiczek zaczął wariować. Niech pani spojrzy. Ojej! O, zaraz będziesz spokojny, nasz mały chomiczku. A może on był głodny? No właśnie. To ja na koniec przebadam Bellę po porodzie. Dobrze. Proszę jej... Wszystko okej. No, czyli nasza Bella spisała się dzielnie. Super piesek. A za to dostanie... Na pewno pyszną kość. Bella lubi takie przysmaki. Proszę, Bella, to dla ciebie. Tak, teraz
teraz możesz sobie odpocząć, bo twoje szczeniaczki śpią. Pani doktor, ja jeszcze pójdę z Fafikiem na spacerek. Okej. Troszeczkę ma ciężko, bo jeszcze nosi gips. Ale już niedługo go zdejmiemy, prawda? No jeszcze 2 dni i może chyba zdjąć. Ale już się cieszy na spacerek. To ja idę, do widzenia. Do widzenia. A ja teraz wracam do pozostałych pacjentów. W dzisiejszym odcinku to już tyle. Jak się Wam film podał, to dajcie łapki w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, no i komentować. I nie zapomnijcie o dzwoneczku przy subskrypcjach. A teraz pozdrowienia naszych widzów. Pozdrawiamy Kliki i Kliki. Pieski i ja pozdrawiają Pauli i ja. Pozdrawiamy Hannę Szewczyk. Pozdrawiamy Małgosię Kurek. Pozdrawiamy serdecznie Izę Chrzumnicką. Pozdrawiamy Małgosię Kurek. I na dzisiaj to już tyle pozdrowień. I widzimy się w następnym odcinku. To na razie, pa! A teraz wracamy do naszej lecznicy.